Działania funkcjonariuszy były apolityczne, bezstronne i profesjonalne. Tak do posłów z Komisji do Spraw Służb mówił szef CBA Paweł Wojtunik. Mowa o śledztwie dotyczącym powoływania się na wpływy w Ministerstwie Infrastruktury. Na posiedzeniu komisji nie stawił się prokurator generalny Andrzej Seremet. W piątek informacje w tej sprawie przedstawi on na posiedzeniu plenarnym. Do późnych godzin nocnych trwało spotkanie liderów koalicji rządowej. Oficjalnie tematem były bieżąca sytuacja polityczna i plany na najbliższe posiedzenie Sejmu. Mówiliśmy o tym, jak szybko procedować w tej chwili zmiany w konstytucji dotyczące zapisów lasów państwowych. Mówiliśmy również o odstrzale zwierząt, które niszczą w tej chwili uprawy. Mówiliśmy o tych ustawach, które powinniśmy dość szybko procedować. Choć nikt z uczestników spotkanie tego nie potwierdza, niewykluczone, że rozmawiano również o sprawie posła Jana Burego. 10 lipca CBA przeszukało jego mieszkanie, biuro i pokój w hotelu poselskim. Chodzi o powoływanie się na wpływy w Ministerstwie Infrastruktury. Funkcjonariusze weszli także do pomieszczeń 15 innych osób. Prokuratura potwierdza, przeszukania zakończyły się powodzeniem. Poszukiwaliśmy różne rzeczy, dokumentów, różnych przedmiotów, w tym także wyrobów ze złota. I można powiedzieć ogólnie, że wyniki tych przeszukań są pozytywne, także w odniesieniu do wyrobów ze złota. Prokuratura nie podaje, ile złota udało się znaleźć, ani u kogo znaleziono poszukiwane wyroby. To właśnie za sztabki złota miały być załatwiane sprawy w resorcie infrastruktury i rozwoju. Akcję CBA wobec Jana Burego krytykują politycy PSL. Na razie nie ma żadnych przesłanek, aby jakiekolwiek zarzuty zostały postawione komukolwiek z parlamentarzystów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Warto zadbać o to, aby prokuratura nie stawała się narzędziem, czy też może nie tylko prokuratura, co też służby, narzędziem politycznym, więc wyjaśnienia w tej sprawie są dla nas bardzo, bardzo istotne. Dziś działaniami prokuratury i CBA, których funkcjonariusze dokonali przeszukań, zajęła się Sejmowa Komisja do Spraw Służb. Dla szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Pawła Wojtunika wszystko jest jasne. Nie mam absolutnie żadnych wątpliwości co do sposobu przeprowadzenia tych czynności przez moich funkcjonariuszy. Na bieżąco dokonywaliśmy ich oceny. Ja nie kieruję bezpośrednio działaniami. Jestem szefem instytucji, który odpowiada za nadzór, koordynację i właściwy przebieg tych czynności. Wszystkie czynności były autoryzowane przez prokuraturę. Wojtunik dodaje, że Komisja Sejmowa nie ma wątpliwości co do apolityczności, bezstronności i sposobu działania CBA w tej sprawie. Dyskusyjna była inna kwestia, na ile budynki Kancelarii Sejmu podlegają przeszukaniom. Ja mam wątpliwości poważne w zakresie możliwości przeszukiwania pomieszczeń sejmowych. Uważam, że jest to precedens, który się dotychczas nie zdarzył. Bez powiadomienia marszałka Sejmu przeszukano bowiem pokój posła Burego w hotelu sejmowym. Ja nie znam innych przepisów, które uniemożliwiałyby przeszukanie pomieszczeń mieszkalnych, służbowych czy innych zajmowanych przez parlamentarzystów. Prokurator generalny Andrzej Seremet na dzisiejszym posiedzeniu komisji się nie stawił. W piątek informację o śledztwie przedstawi posłom na posiedzeniu plenarnym. No zobaczymy, co prokurator powie, bo jeżeli tylko powie, że zarzuty są poważne, a później się okazałoby za parę lat, bo wymiar sprawiedliwości tak działa, że nie było żadnych zarzutów, no to nikt nie będzie odpowiadał za słowa, które padną w piątek. Po głośnym przeszukaniu mieszkania i biur posła Jana Burego na ludowców padł blady strach. Akcję CBA i prokuratury odebrano jako próbę nacisku przed głosowaniem nad wotum nieufności dla szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza. Choć dziś padają zapewnienia, że czas przeprowadzonej akcji nie miał konotacji politycznych, nie sposób uwolnić się od takich skojarzeń. Poza udaną akcją prokuratury i CBA być może pomyślnie zakończyła się także akcja presji na